Siemanko, z tej strony Jaro, witajcie na piątym odcinku serii Jaro opowiada. Dzisiaj wracamy do mojej ulubionej miejscowy. Z nie wiem którego odcinka, chyba trzeciego, wydaje mi się tak. Trzeciego, wiadomo, wtedy bardzo wiało, dzisiaj jest w miarę spokojniej, troszeczkę jest zimniej, ale mi to w ogóle nie przeszkadza, także zapraszam na dalszą część materiału. No i dzisiaj przytoczę temat, porozmawiamy sobie właśnie o tym zimnie, jak wpływa na ciało, moje doświadczenia z zimną wodą, ogólnie kąpiele, morsowanie, takie inne rzeczy, wszystko z tym związane, jak wpływa na sylwetkę, czy dla sportowca to jest wskazane, czy nie, jakie są też minusy, jakie są plusy, także na tym materiale wszystko postaram się ująć. Także powiem wam tak, ja ogólnie zacząłem swoją przygodę z takimi, można powiedzieć, zimnymi prysznicami, jak miałem 17 lat. Nie wiem, coś mnie zainspirowało właśnie na YouTubie. Chyba to był film, wydaje mi się, u Wapniaka. Robił taki test, że 30 dni kąpał się w zimnej wodzie i opowiadał, że tu takie plusy, tak hiperbolizował to wszystko, nie? No i stwierdziłem, że sam spróbuję. No i tak mi się spodobało, że po dzień dzisiejszy kąpię się w zimnej wodzie. Parę razy na morsowaniach byłem i powiem wam, że to jest zajebista sprawa. I dlaczego, to zaraz właśnie to omówię. Może zacznijmy od takich minusów z zimną wodą. Jakie są? Są przeciwwskazania, wiadomo, nie? Ogólnie to się powinno konsultować z lekarzem, jak ktoś chce na przykład pójść, nie wiem, na zimno morsowanie takie, nie? Ale wydaje mi się, że jak osoba jest zdrowa, to nawet może spróbować wejść i nic mu się za bardzo nie stanie. Ogólnie, jakie są minusy przeciwwskazania, nie? Jak ktoś jest chory, ma problemy z układem krążenia, tak? I ma nadczynność tarczycy, nie? Czytałem to kiedyś na internecie. No to te osoby nie powinny chodzić na morsowanie i ogólnie mieć styczność z zimną wodą, bo są bardzo wrażliwe na zimne temperatury, przez co mogą szybciej zachorować i może być niedobrze. Także te osoby powinny się z tym bezpiecznie obchodzić. Tak jak i kobiety w ciąży, tak samo one też powinny na to zwrócić uwagę. Ogólnie, jakie ja zauważyłem plusy morsowania, i już przechodząc od minusów, że jakie są plusy. Pierwszy taki plus zdecydowany to jest napływ energii, także ogólnie bardzo dużo jest energii po morsowaniu, można dużo rzeczy robić, naprawdę cieszyć się życiem, nie, no naprawdę, no, cały dzień jest energia, nie jesteś śpiący za bardzo, chce ci się żyć, chce ci się robić, no bardzo jest duży napływ ogólnie energii i to jest taki pierwszy aspekt. Drugi to jest, na pewno zauważyłem, że lepiej się śpi, lepszy jest sen. Mówił taki jeden doktor na YouTubie, że jedno takie kąpiel w zimnej, pod zimnym prysznicem, to jest to samo co wzięcie na przykład pigułki na sen, nie? I to jest na takiej samej zasadzie i powiem wam, że jakość snu jest zdecydowanie lepsza i to ma też aspekt i wpływ na czynnik sportowy, czyli lepsza jest regeneracja i będziemy mogli zajebiście po prostu sobie progresować. Trzecia rzecz to jest taka, że zwalcza depresję, nie? Stany depresyjne, tak? Dlatego, że wydziela się podczas na przykład takiego morsowania, kiedy stoimy w wodzie, to powiem wam, że dużo hormonów się wydziela i na przykład jest, no, adrenalina się wydziela i też dużo endorfin, dlatego to przeciwdziała po prostu depresji. Tak samo ta nonadrenalina to jest zawarta w lekach przeciwdepresyjnych, więc zwalcza ogólnie depresji. No, samopoczucie na plus, bo wiadomo, że właśnie tej depresji zwalcza. I taka kolejny aspekt, to jest na pewno trzeci, to jest, że łagodzi stany zapalne, na przykład po treningu, nie? Więc może szybciej się po prostu regenerujemy. To jest bardzo fajne, jak ktoś trenuje na siłowni czy inne sporty, też
wykonuje, po prostu szybciej się możemy zregenerować, bo ogólnie rzecz biorąc, jak trenujemy na siłowni, to dla naszego organizmu to nie jest przyjemność, tylko to jest stresor, nie? Poddajemy go dużemu stresowi, tak samo jak wchodzimy do zimnej wody pod prysznic czy na morsowanie, to tak samo jest duży stresor dla organizmu. No i wiadomo, organizm nie jest głupi i się adaptuje, tak? No i tak samo jak ćwiczymy na siłowni, zrobimy trening bardzo dobry, no to robią się mikrourazy w mięśniach. Wtedy powstają właśnie te stany zapalne, no i później z czasem tkanka się mięśniowa nadbudowuje i wtedy mięsień rośnie tak samo, nie? Więc morsowanie sprawia, że szybciej ten stan zapalny znika, więc szybciej się regenerujemy, no i wpłynie to na pewno na wyniki siłowe, jak i też na naszą wielkość. Jedno jest takie ogólnie przeciwwskazanie, nie warto od razu po treningu wchodzić do zimnej wody, dlatego że właśnie powstają te stany zapalne i w tym momencie jest regeneracja, a to się właśnie zimna woda się gryzie, nie? W taki sposób, więc lepiej tego ogólnie nie robić. No i czwarty aspekt to na pewno jest jakość skóry, jakość ogólnie włosów, jakość paznokci, to się wszystko po prostu polepsza. No i taka w sumie można powiedzieć piąta rzecz odnośnie zimnej wody to jest na pewno to, że jesteśmy bardziej tolerancyjni na niskie temperatury. Ogólnie no nie, mniej czujemy zimno, bo mamy bardziej układ krążenia jest po prostu lepszy i to w sumie też będzie szósty punkt odnośnie zimnych pryszniców, morsowania, czyli układ krążenia się polepsza, lepiej krąży krew w organizmie. No i właśnie co wskutek wchodzi w tego, że nam jest cieplej w ciągu dnia, mniej czujemy zimna, po prostu jest nam cieplej, tak? Tylko że zimno będziemy czuć, wiadomo, bo jesteśmy ludźmi, po prostu nie jesteśmy maszynami, nie? Więc zimno jakieś tam będziemy czuć, ale po prostu będziemy mniej czuć, będą nam mniej odmrażać dłonie, będą nam mniej odmrażać stopy, także będzie nam zdecydowanie cieplej. Siódmą rzeczą ogólnie związaną z zimnymi prysznicami, z morsowaniem jest to na pewno, że nasz układ odpornościowy jest mocniejszy. Przez to, że robimy dla niego trening, nie? Wchodzimy do zimnego prysznica, robimy zimne kąpiele, idziemy na morsowanie, cały czas jest bodziec, bodziec, bodziec i po prostu nasz organizm się adaptuje do zimnej wody i dzięki temu nie łapiemy jakichś tam drobnoustrojów, patogenów, nie? No po prostu będziemy zdrowi przez większość czasu. Nawet cały czas, a nawet jak nas złapie jakaś choroba, to my to przejdziemy szybciutko. 2-3 dni i już będziemy zdrowi, po prostu nasz organizm jest zahartowany. Taka mała dygresja z tej strony, anegdotka. Przez rozwój cywilizacji ludzie zaczęli żyć w takim komforcie, jak kiedyś nie było, bo wiadomo, nasi przodkowie, czyli jaskiniowcy, tak, oni to chodzili na polowania, nie było, wiecie, by wam to powiedzieć, ciepłej wody nie było, w rzekach się kąpali, zimne deszcze padały. Cały czas byli też w ruchu, co skutkowało, że odporność była większa. No i ogólnie oni nie mieli problemów z chorobami. A właśnie przez to, że żyjemy w nowocześniejszym świecie, tak, cywilizacja poszła do przodu, wiecie, zimna, ciepła woda powstała, tak, termy, jakieś inne rzeczy. Nie mówię, że to jest złe, nie? Bo to wiadomo, ciepła woda też ma swoje plusy, bo relaks i tak dalej, nie? Ale dzisiaj nie będę tego omawiał. Ale chodzi o to, zmierzam do tego, że właśnie przez to zaczęliśmy łapać choroby, bo przyzwyczailiśmy się do tego komfortu, jakim jest właśnie gorąca woda i ciepła woda. No, przyczynił się do tego rozwój cywilizacji ludzkiej, nie? Bo kiedyś tego ludzie nie mieli, takich właśnie przyjemności, takich komfortu. Dzisiaj to ludzie mają i dlatego właśnie nie są przyzwyczajeni na niskie temperatury i szybko chorują, więc właśnie trzeba się z tym obejść, przyzwyczaić się zimną wodą,
polubisz to i dzięki temu żadnych leków nie będziemy brać, będziemy sobie w taki sposób zapobiegać i będziemy bardzo dobrze zahartowani i zdrowi. I powiem wam, jak to ma się do sylwetki, bo tak gadam, że to jest bardzo zdrowe, ale trochę zahaczyłem na temat sylwetkowy, a kanał jest typowo pod temat siłowniany. Powiem wam tak, na pewno jeśli będziemy mieć styczność z zimną wodą, to będziemy zdrowsi, dzięki temu nie będziemy opuszczać treningów, nie? Będziemy cały czas w toku treningowym. Wiadomo, będziemy zdrowsi i te wszystkie czynniki, co omówiłem, one sprawią, że na pewno nasz testosteron może wzrosnąć, nie? Nie wiem, czy były na to badania, czy jest to potwierdzone, ale nasz testosteron na pewno będzie wyższy, no bo w sumie na to wskazuje, że energii więcej, depresji nie ma, więc na to wychodzi, że będziemy mieć wyższy poziom testosteronu, lepsza regeneracja, czyli większe, lepsze wyniki siłowe i też ogólnie masa mięśniowa, także to właśnie podchodzi pod aspekt sylwetkowy. I w sumie tak na sam koniec wyświetlę wam parę zdjęć, jak byłem na morsowaniach, jak kąpałem się w zimnej wodzie, żeby wam ogólnie to potwierdzić, żebyście sobie zobaczyli. Jak coś znajdę, oczywiście na telefonie, nie? Czy na innym urządzeniu, czy gdzie ja byłem, jak to ogólnie wyglądało. Powiem wam tak, że vlog z morsowania może się pojawić, więc możecie na to oczekiwać, także może i za parę dni będzie, bo ma być zimniejsza pogoda, więc mam zamiar takie coś nagrać, także będziecie widzieć to w praktyce, jak wchodzę do lodowatej wody, tak na sam koniec sezonu, bo wiadomo, jest teraz marzec i już później będzie coraz cieplej i nie będzie już sensu ogólnie morsować, także niedługo taki materiał może się pojawić na kanale. No i ja ogólnie rozumiem, że nie każdy potrafi się przełamać do zimnej wody, zimnych ogólnie pryszniców. No to nie jest łatwe z początku, dlatego że kąpiemy się cały czas w gorącej, ciepłej wodzie i to jest komfort, przyzwyczajamy się do tego i się przerzucić tak na zimną wodę, to ja rozumiem, że to nie jest łatwe i to trzeba stopniowo zrobić. I taki ode mnie parę tipów wam przekażę, nie? Jak to zrobić. No i sam powiem wam szczerze, jeszcze tutaj tak dodam, że ja byłem wariat i cały czas jestem i ja nie zrobiłem tego stopniowo i ja od razu na siebie polałem zimną wodę na klatę i było takie coś, leję i tu takie i kurwa, wiecie, hiperwentylacja to się nazywa, nie? I normalnie tak mnie złapało, że musiałem odkręcić kurek, nie? Ale z czasem coraz lepiej było i wiadomo, zaadaptowałem się, przyzwyczaiłem. Także przechodząc już do tipów. Nie róbcie tak jak ja oczywiście, tylko jakby to zrobić. Najlepiej to stopniowo obkręcać, zacząć od zimnych pryszniców, wiadomo. Stopniowo obkręcać ciepłą wodę, coraz zimniej żeby była. Lejemy od stóp, później kolana, uda, brzuch, klatka i na końcu głowa, nie? I tak właśnie robimy to stopniowo, dzięki temu będziemy mogli sobie to normalnie lać i przyzwyczajemy się do zimnej wody, nie od razu na hojraka, dzięki temu, że robimy zimne prysznice, no to od razu możemy sobie przejść na morsowanie, a jeśli chodzi o morsowanie, to tam też jest podobny schemat, czyli wchodzenie i wychodzenie, ogólnie nagram vloga, to wszystko wam pokażę w praktyce, jak to wygląda, także tyle. Więc wydaje mi się, że wszystko na ten temat dzisiaj omówiłem. Jak coś tam nie dopowiedziałem, może zapomniałem, to napiszę w komentarzu najwyżej. Także dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Strzała. Yo!